Siedlce to miasto nie tylko słynące z legendarnego Atlasa czy ekstazy świętego Franciszka, to również miejsce, gdzie znajduje się wyjątkowa dziecięca wioska. Następnie gratka dla wszystkich romantyków. Perła wśród pałaców, neogotyczna budowla w Patrykozach. A na koniec turystyka konna. Spotykamy się ponownie w Siedlcach, tym razem zupełnie inaczej, bowiem znajdujemy się na terenie wioski dziecięcej SOS. Moim gościem jest Anna Choszcz, która o wioskach SOS dziecięcych wie wszystko. 11 domostw, ponad 60 wychowanków. No i właściwie, co się w takiej wiosce dzieje? Zawsze jest dużo śmiechu, zabawy, no bo mieszkają tutaj dzieci. W tych domach, które widzimy, w każdym z nich mieszka oddzielna rodzina, która składa się z mamy, bądź mamy i taty i kilkorga przybranych dzieci. Dzieci, które trafiają pod opiekę SOS Wiosek Dziecięcych, to są dzieci porzucone, osierocone, takie, których rodzice z różnych powodów nie mogli wychowywać i zajmują się nimi rodzice SOS, czyli ludzie, którzy biorą na siebie wychowanie dzieciaków po bardzo trudnych przejściach, ludzie szalenie silni, mocno stąpający po ziemi i bardzo kochający dzieci, dokładnie. No właśnie, co jest ideą takich wiosek? No bo te wioski dają, przede wszystkim, może nawet nie dają, są namiastką prawdziwej rodziny. Ja bym nie powiedziała, że to jest namiastka, ja bym powiedziała, że to jest prawdziwa rodzina. I co dają? Najważniejszym naszym zadaniem jest to, żeby przywrócić dzieciom dzieciństwo. Bo te dzieciaki są z domów, gdzie było trudno, więc chcemy, żeby tutaj już tak nie było. Żeby to było pięknie, żeby był uśmiech na twarzy, żeby dzieci mogły być po prostu dziećmi. A drugie nasze zadanie to jest przygotowanie ich do samodzielnego życia. Ile takich wiosek znajduje się na terenie naszego kraju? W Polsce są 4 wioski. Ta tutaj w Siedlcach, mamy 2 na Lubelszczyźnie, czyli w Kraśniku i w Biłgoraju. I mamy też wioskę w zachodniopomorskim, w Karlinie. Z czego jesteście najbardziej dumni? Najbardziej jesteśmy dumni z naszych dzieci oczywiście, to jest łatwe pytanie. Nasze dzieciaki osiągają wielkie sukcesy. Mamy dużo dzieci, które studiują, które zdobywają zawody i to co najważniejsze, tworzą rodziny, mają swoje dzieci, bo w Polsce jesteśmy już 36 lat, więc mamy kilkaset osób, które się w wioskach wychowały i świetnie im się powodzi i to jest największy sukces. No i w tym roku też dodatkowo będziecie mieli, no, można powiedzieć, celebrytę. Młodego celebrytę. Ojej, nie wiem, mam nadzieję, że nie aż tak, ale rzeczywiście mamy Tomka, który niedawno przebiegł 100 km z Siedlec do Warszawy. Zrobił to, żeby pomagać. My oprócz pieczy zastępczej w SOS Wioskach Dziecięcych mamy też takie programy SOS Rodzinie. To są programy profilaktyczne, w których zajmujemy się całymi rodzinami, umacniamy całe rodziny, które mają problemy, które są w trudnej sytuacji życiowej. I Tomek wyszedł z takiego założenia, że gdyby jego rodzinie może kiedyś ktoś w taki sposób pomógł, to on nie wychowywałby się w pieczy zastępczej. Chociaż oczywiście wspomnienia z wioski dziecięcej ma świetne, ale jednak no wiadomo, że rodzina biologiczna to jest to miejsce, gdzie dzieci powinny się wychowywać i jeżeli to jest tylko możliwe, to zrobimy wszystko, żeby dzieci w tej rodzinie zostały. I to właśnie na rzecz tych dzieciaków Tomek biegł. Tomek jest takim fajnym bohaterem i motywacją chyba dla wszystkich innych również. Pewnie tak, ale myślę, że nie tylko on. Mamy mnóstwo dzieciaków, które naprawdę świetnie sobie radzą. To są mi sukcesy zawodowe, są dzieci, które mają swoje własne firmy. Dzieci to są już dorośli ludzie, chociaż ja pamiętam ich, jak byli mali. To są ludzie, którzy świetnie sobie radzą w życiu, są samodzielni, no i wychowują swoje dzieci. To jest najważniejsze. Dlaczego wam to wszystko pokazuję? A dlatego również, że te wioski są miejscami otwartymi. Jeżeli chcecie nawiązać relacje, pobawić się albo zobaczyć, jak to wszystko wygląda i poczuć trochę normalności, no to wystarczy tutaj przejść. Tak to wygląda? Tak jest, to jest bardzo piękne miejsce. Ja jak tutaj przyjeżdżam, a mam kawałek tutaj, żeby dojechać, to nie chcę się stąd wyjeżdżać. To jest tak pięknie. I wszystkie wioski w Polsce są właśnie takie piękne, więc zachęcam wszystkich, jeżeli chcieliby zobaczyć jakieś piękne miejsce, czy to na Mazowszu, czy na Lubelszczyźnie, czy w zachodniopomorskim, to zapraszamy, bo to jest miejsce, które warto zobaczyć.
Patrykozy słyną nie tylko z przepięknego Poleskiego Parku Krajobrazowego, ale również z miejsca niezwykle romantycznego. Mowa oczywiście o pałacu, który został wybudowany przez generała Teodora Lubicza Szydłowskiego na początku XIX wieku. Ten pałac miał niezwykłą historię, a sam generał żył w nim aż do swojej śmierci. Ba, ciekawostką jest to, że żył tutaj sam wraz ze służbą. Dziś w takim pięknym, romantycznym w stanie można go zwiedzać po uprzednim umówieniu się z właścicielem. Można tu również zrobić przepiękne sesje fotograficzne albo zorganizować niezwykłe, romantyczne imprezy okolicznościowe. Zresztą zobaczcie sami. Moim przewodnikiem po tym miejscu będzie jego właściciel, pan Maurycy Zając. Panie Maurycy, nie bez kozery ten pałac powstał w takim miejscu na pograniczu krajobrazowego parku. Tak, pałac stoi pośrodku pól i ma charakter romantyczny, a więc taki właśnie, jaki sobie wymarzył pierwszy właściciel tego obiektu, generał Szydłowski Herbo Lubicz. Generał lubił otaczać się pięknem. Dookoła pałacu mamy przepiękną przestrzeń czystej natury, a więc romantyzm w czystej swojej postaci. Sama bryła pałacu to neogotyk w stylu angielskim. Historia tego pałacu nie do końca jest romantyczna. Tak, do wybuchu II wojny światowej pałac lepiej lub gorzej, ale funkcjonował. Przeżył w stanie nienaruszonym okres okupacji, lata 39-45. Przetoczyły się tu wojska niemieckie, po Niemcach weszli tu Rosjanie, krótko nawet tutaj mieszkali, ale nikt tu nie zginął, nic tutaj nie wysadzono. Najgorszy okres, jaki przypada na historię tego obiektu, to lata po 1945 roku. Budynek krótko był eksploatowany w latach 50. na cele społeczne. Niestety wymagał napraw, przeciekał dach, wiadomo, budynek miał już swoje lata. Niestety nie było woli, żeby go remontować. No, można powiedzieć, że pałac został porzucony. Całe wyposażenie pałacu, które tutaj przetrwało, zostało zrabowane. Pałac nabyłem pod koniec 2003 roku wraz z dwoma współwłaścicielami, a więc ja nie jestem jedynym właścicielem. Poddaliśmy go gruntownemu remontowi, który trwał od 2004 roku do 2010. Remont przywrócił ten pałac do świetności początkowej. Ja wyznaję taką filozofię, czy naprawiamy mebel, czy cokolwiek, to zawsze trzeba go przywrócić do swojej pierwotnej formy. Bardzo istotną rzeczą jest to, że pałac nigdy nie uległ adaptacjom i zmianom ścian. Niektóre dekoracje, sztukaterie zachowały się, a więc szliśmy tym torem, żeby być jak najbliżej oryginału. To jest jedno z najbardziej chyba okazałych miejsc. Mamy tutaj wspaniałe sztukaterie romantyczne w stylu angielskim. Między innymi celem remontu tego pałacu była ekspozycja moich zbiorów w odpowiednich historycznych pomieszczeniach. Co się znajduje w tych zbiorach? Meble z okresu pierwszej połowy XIX wieku. Mamy piękną kolekcję zegarów pochodzących z Europy, z różnych krajów, Niemiec, Anglia, Austro-Węgry, polskie. Każdy coś tutaj dla siebie na pewno przyjemnego i ładnego znajdzie. To nie są współczesne kopie jakichś starych rzeczy, to wszystko są oryginały, prawdziwe antyki z tamtych czasów. Prawdopodobnie takie rzeczy te stały za czasów generała Szydłowskiego. Znajdujemy się w niezwykle malowniczym i bajecznym miejscu należącym do pani Agnieszki Skowrońskiej, która od lat zajmuje się końmi. Pani Agnieszko, czy jakbym do pani przyjechał i poprosił o to, czy mógłbym się nauczyć jeździć konno, to bym się nauczył? Jak najbardziej. Mamy jazdy dla dzieci takich bardzo małych. Jest też nauka dla osób początkujących, bez względu na to, czy są to dzieci, czy dorośli. Jak również jazdy dla osób już zaawansowanych, które już chcą coś więcej porobić, poskakać, pojeździć w tereny. Czy każdy jest w stanie nauczyć się jeździć konno? Każdy, kto nie ma problemu z błędnikiem i ma jakieś takie
minimalne poczucie równowagi. To są takie niezbędne elementy, które są potrzebne do tego, żeby na tym koniu się poruszać. Jednym idzie to szybciej, innym troszeczkę dłużej, ta nauka. Często jest tak, że jeśli ktoś dobrze tańczy, ma poczucie rytmu i równowagi w tańcu, to na koniach idzie mu bardzo szybko i tak w miarę płynnie. Pani Agnieszko, co takiego niezwykłego jest w tym miejscu? Dlaczego warto odwiedzić zarówno stajnię Pasja, jak i tutaj tereny okalające Was? Mamy dwie rzeki, Bóg i Liwiec, który wpada do Bugu. Bardzo dużo łąk, przepiękne tereny, Puszcza Kamieniecka, dużo zwierząt dzikich, które można obserwować z bibliotu konia. Także tereny są przepiękne. A jeśli chodzi o miejsce, fantastyczne konie i fantastyczni ludzie. A konie dla Pani? Życie. Ja od dziecka, podróżując z rodzicami samochodem, odkąd pamiętam, byłam zawsze przyklejona do szyby, jak gdzieś była stajnia, jak gdzieś stał konik na łące. No i moi rodzice, widząc to, starali mi się zapewnić jakiś tam kontakt z tymi końmi. I w bardzo taki dziwny sposób stałam się właścicielem pierwszego konia, ponieważ do stajni, w której przebywałam, przywieziono dzierbaczka takiego skopanego, ledwo żywego i powiedziano, że jak chcemy, to sobie możemy go wziąć. Udało mi się rodziców namówić, żeby nie chodzić do szkoły i opiekować się tym koniem. I tak się zaczęło. Potem właściciel stajni po miesiącu takiego mojego opiekowania się tym źrebakiem stwierdził, że tak naprawdę źrebak należy do mnie. I tak się stałam właścicielką pierwszego konia, nie wiedząc tak naprawdę, z czym to się wiąże, że jest to duża odpowiedzialność, że jest to bardzo dużo pracy codziennej, że jest to zwierzę wymagające i pielęgnacji, i pewnego wkładu finansowego. Także tak bardzo przypadkowo się stałam właścicielem pierwszego konia, a potem to już idzie, to już się nie da z tego. To jest sposób na życie, to jest pasja. Potem już był drugi, taki też taka znajda. Także te koniki jakoś tak same mnie odnajdywały. Jeżeli poszukujecie chwili relaksu i zupełnie innej formy spędzania wolnego czasu i będziecie w pobliżu, zapraszamy bardzo serdecznie do stajni Pasja, gdzie nie tylko wspaniałe zwierzęta i piękne majestatyczne, których jest tutaj aż 11, 16, tak? 16. 16, ale również wspaniali ludzie, pełni pasji i chętni do pomocy. Zapraszamy. W tej niezwykłej ciszy i majestatycznych osobliwościach przyrody kończymy nasz dzisiejszy dzień, podczas którego pokazywaliśmy Wam Siedlce i okolice. Odwiedziliśmy wioski SOS Dziecięce i tam poznaliśmy wspaniałych ludzi, którzy robią naprawdę niezwykłą robotę. Odwiedziliśmy również wybudowany na początku XIX wieku przez generała Teodora Lubicza Szydłowskiego pałac w Patrykozach. Niezwykle piękne, romantyczne miejsce, które powinniście odwiedzić. Na samym końcu pojechaliśmy do wspaniałej stadniny koni Pasja, by porozmawiać o tym, jak faktycznie aktywnie na koniu i nie tylko można spędzać czas.